Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest redaktor Tomasz Wiejski, służby specjalne.com, drodzy Państwo, i historia bez cenzury. W tym numerze aż dwa teksty redaktora o królach polskich gwałcicielach i uwaga o tajnym, skutecznym planie Ariela Sharona, dzięki którym w 1967 roku pobił Egipcjan. Ale o tym do historii bez cenzury jeszcze wrócimy, a dzisiaj rozmawiamy jak co tydzień o wpisach, głównie tych głupszych wpisach naszych propagandzistów, naszych polityków pisowskich, no może nie naszych, ale pisowskich propagandzistów. A w tym tygodniu będzie o symetrystach, którzy się poczuli po prostu strasznie urażeni. Chodzi o wielką awanturę, ponieważ zrobili nawet panel symetrystów. Na ten panel symetrystów miał przyjechać, prowadzić go Marcin Meller, słynny człowiek, który kiedyś zasłynął tekstem Nie straszcie pisem, i następnie drugim tekstem Andrzej Duda wybije się na samodzielność. To były takie hasła, którymi on uspokajał ludzi, że PiSu się nie należy obawiać. No jak jest, tak jest. W każdym razie w panelu miał uczestniczyć publicysta Gazeta.pl Grzegorz Sroczyński, natomiast w międzyczasie nazwał zwolenników Koalicji Obywatelskiej, zwolenników ludzi, którzy mocno krytykują symetrystów, czyli w tym Sroczyńskiego w internecie, kundelkami, ratlerkami. I kiedy mu wycofano, kiedy mu organizatorzy kampusu za tą dehumanizację ludzi w dyskursie wycofali mu zaproszenia, no to Meller się ujął i też zrezygnował, powiedział, że nie będzie prowadził tego panelu. No i drodzy Państwo, rozgorzała wielka dyskusja o tym, że oto opozycja łamie wolność słowa. I stało się to w ogóle w momencie dosyć zabawnym, bo w tym samym czasie mamy historię taką, że Radio Z dostało prawie półmilionową karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Te pół miliona złotych, no to jest potężna kara, to jest po to, żeby teraz nastraszyć, przestraszyć, zastraszyć ludzi i firmy w czas kampanii wyborczej, żeby się obawiały podawać prawdziwe informacje. Chodziło o materiał Mariusza Gierszewskiego, bardzo dobry, merytoryczny materiał, mówiący o tym, że Amerykanie nie dzielą się informacjami z bezpieką PiSu, ponieważ im nie ufają. Materiał jest w 100% prawdziwy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako regulator bezprawnie weszła sobie w kompetencje po prostu Urzędu Cenzury, decydując sobie, kogo może karać za dezinformację, a kogo nie. No i oczywiście symetryści nie dyskutowali na temat kary radiofonii, tylko na temat tego, że oto opozycja cenzuruje dziennikarzy, że tutaj chce za mordyzm wprowadzić. W sumie ciekawostką jest to, że wydawca Radia Z no, zanotował całkiem, może nie straty, tak, ale jakby obniżenie dochodów przez ostatnie 3 lata, jak sprawdziłem, i niezbyt dobrze im się wiedzie. Znaczy nie jest jakaś tragedia, natomiast no, w porównaniu z innymi wydawcami tak zwanych wolnych mediów, to muszę powiedzieć, że EuroZ jest na bardzo szarym końcu. Dlatego dostali karę. Szanowni Państwo, to zacznijmy od, bo zrobiła się dyskusja, jest szereg wypowiedzi. Co ciekawe, na ratunek atakowanym właśnie tutaj bezpardonowo symetrystom, to jest już się żart, pośpieszył cały pisowski salon od Rafała Ziemkiewicza, poprzez, no w zasadzie wszyscy się ujęli za nimi, nawet Krzysztof Ziemiec, propagandzista, oberpropagandzista. Błażej Poboży. Wiceminister, tak? Dobrze mówię? Tak. Wiceminister u Kamińskiego. Zacznijmy od pięknego tekstu, który umieścił na Twitterze Roman Giertych od czasu, kiedy przeszedł tam, kupił Twitter, teraz X, Elon Musk. Od tego czasu można tutaj, osoby, które mają wykupioną weryfikację, mogą pisać dłuższe teksty na Twitterze, tak więc ten przekracza znacznie tą przysłowiową objętość 280 znaków. Symetryzm. Roman Giertych.
Napiszę tekst brutalnie szczery, gdyż widziałem, jak rodził się symetryzm i z czego wynikał. Moim zdaniem symetryzm wynikał i wynika z oczekiwania wąskiej grupy dziennikarzy warszawskich o poglądach skrajnie lewicowych, którym generalnie tęskni się za mecenatem państwa nad dziennikarzami. Modeli relacji rząd-dziennikarze warszawskiego salonu wypracowany jeszcze w PRL-u. W wolnej Polsce został on tylko udoskonalony. Szczególnie było to widoczne w czasach, gdy TVP była rządzona przez ludzi Włodzimierza Czarzastego. Myślę tutaj o latach 2009-2011, gdy dzięki sojuszowi z PiS Czarzasty kontrolował lub współkontrolował TVP. Aż do 2011 roku powstała bowiem koalicja PiS-SLD w TVP. Po przejęciu władzy przez PO w 2007 roku zasadnicze trudności w usunięciu ludzi z PiS i SLD z TVP były. Wszelkie zmiany blokował bowiem Lech Kaczyński jako prezydent. Na krótko władzę w TVP przejęła Platforma Obywatelska, korzystając z sojuszu z osobami nominowanymi do Rady Nadzorczej TVP przez Ligę Polskich Rodzin. Prezesora Piotra Farfała była możliwa dzięki wsparciu członków Rady Nadzorczej mianowanych przez PO. Coś na ten temat wiem, uśmieszek. Ja też coś na ten temat wiem, bo byłem dyrektorem TVP wtedy. Farfał ograniczył koszty funkcjonowania TVP o 35% w ciągu kilku miesięcy. Pamiętam, jak opowiadał mi anegdotę o likwidacji jednego działu TVP. Gdy zapytał, czym się ten dział zajmuje, to dowiedział się, że właściwie to niczym. Polecił wówczas zwolnić kierownika, a pracowników przemieść. Dowiedział się, że jest to niemożliwe, gdyż kierownik to syn kochanki jednego z pierwszych prezesów TVP, a tutaj takich rzeczy się nie robi. Mimo to dział zniknął. Jednakże po 9 miesiącach pan Czarzasty porozumiał się z PiS, zawarł sojusz członków Rady Nadzorczej nominowanych jeszcze przez SLD oraz przez Samoobronę z PiS. To właśnie wówczas budowano dopieszczanie dziennikarzy, które dzisiaj nazywalibyśmy symetrystami. Oni relatywizowali wówczas przestępstwa PiS z lat 2005-2007 i stworzyli atmosferę, że PiS, pomimo potknięć z lat rządów, jest normalną partią. Lewica i PiS, tworząc wspólnie TVP, wiedzieli, że Kaczyński przegra wybory w 2010 roku, stąd rozdawali pieniądze elitkom pióra oraz różnym komentatorom, tworząc rozległe grupy wpływu. Po klęsce Kaczyńskiego w wyborach w 2010 roku cały ten układ przestał istnieć. PO starała się z TVP stworzyć normalną telewizję, co oznaczało pewną konkurencję i ocenę dziennikarzy pod kątem oglądalności. Rzecz kiedyś w TVP zupełnie nieznana. Salon elitki zawoł i od tego czasu zaczęli zwalczać Tuska, co swoje apogeum miało miejsce w 2014 roku, gdy wybuchła afera podsłuchowa. Dziennikarze opłacani kiedyś hojnie przez PiS i Czarzastego rzucili się na rząd Platformy Obywatelskiej. Taśmy, na których tak naprawdę nic nie było i które dostarczył przestępca i kolaborant rosyjski, stały się dla dziennikarzy taśmami prawdy. Histeria, którą rozpętał salon elitki, przywróciła PiS do władzy. Ze rządów PiS oni czują się i czuli jak w pączek, nomen omen, w maśle. W redakcjach byli poważni, byli poważani, bo mieli kontakty w rządzie. Ten pączek to jest oczywiście nawiązanie, drodzy Państwo, mecenasa do słynnego pana Kolanki, Michała Kolanki, przyłapanego na doradzaniu Morawieckiemu, człowiekowi, który jest etatowym dziennikarzem Rzeczpospolitej, no, który nie poniósł żadnych konsekwencji, za to po kilku tygodniach ciszy próbuje się go przywrócić do normalnej pracy dziennikarskiej, faceta złapanego na tym, że doradza rządowi. W jednych knajpach jedli, pili na jednych imprezkach symetryści, pisowcy, razemici. Wszystko było pięknie, lecz tymczasem powoli rosło znaczenie mediów społecznościowych. Krok po kroku dawne kanały komunikacji traciły na znaczeniu. Na Twitterze panuje ostra konkurencja. Duże konto mają tylko ci, którzy umieją pisać. Stąd dziennikarstwo obywatelskie jest po prostu lepsze. Nadto duże konto na Twitterze można mieć mieszkając w Suwałkach, a nie w Warszawie. Gdy symetryści zorientowali się, że twitterowicze zaczynają się organizować w sieć na wybory, zareagowali agresją. To wszystko wyzwiska wobec obywateli, to jest wynik ich frustracji, bo tracą monopol na prawdę. Również te absurdalne ataki na mnie, to jest na Romana Giertycha, w kampanii, to była niechęć do sieci na wybory. Sieć na wybory to jest taka organizacja, którą stworzył na Twitterze, ale ona też działa na innych mediach społecznościowych. Jest to organizacja zrzeszająca po prostu ludzi, którzy wspólnie uzgadniają określone tematy i promują, przełamując kłamstwo, przełamując propagandę. Tak było, kiedy sieć na wybory zmusiła rząd w ciągu kilkunastu godzin do wycofania się z kłamstwa, że helikoptery białoruskie nie naruszyły polskiej przestrzeni lotniczej. To właśnie sukces sieci na wybory.
No i wracam do tekstu. Po prostu zaczęli tracić wpływy na kanały komunikacyjne polityków ze społeczeństwem, zaczęli się bać o swoją pozycję. Na naszych oczach dokonuje się wraz z kampanią wyborczą rewolucja komunikacyjna. Stare formy przekazy odchodzą do lamusa. Pojawia się nowy świat, gdzie nie ma nadętych elitek. Światem informacji zabłądnęli obywatele. Roman Giertych. No moim zdaniem bardzo ważny tekst mecenasa, mówiący o rewolucji. O rewolucji, bo my robimy ten program dla państwa, właśnie z państwem bezpośrednio. Czytamy to, co piszą ludzie, czytamy też głosy ludu czasem. Ja mam wrażenie, że tu się właśnie to Giertych uchwycił tutaj sedno, że nie spodobało się czwartej władzy, czyli medium, nie spodobało się, że jest oceniana przez piątą, czyli przez ludzi pracujących w mediach, znaczy normalnie piszących w mediach społecznościowych. Taki olbrzymi hejt próbowali wyrzucić, atakując Adama Abramczyka, wpływowego blogera na Twitterze, który prowadzi konto, zresztą świetne, jeżeli chodzi o recenzję książek, i to bieżące, aktualne, raz w miesiącu. Można, drodzy Państwo, naprawdę dowiedzieć się, co warto czytać w Polsce. No więc Adam Abramczyk, człowiek mocno zdeklarowany po stronie opozycji, po stronie Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, nie oszczędza symetrystów, nazywając rzeczy po imieniu. To się bardzo nie podoba. Symetrystom nie podoba się to, że istnieje lustro, w którym się mogą przeglądać. Panu też się obrywa, panie redaktorze. Panu się obrywa. No jest. Tak, no Pana na mnie to... Stoczyńskiego. No na mnie to, na mnie Stoczyński to już chyba w trzech czy czterech tekstach przyrównywał mnie do Mateckiego, no tam różne rzeczy wypisywał na mój temat. No, ostatnio z lekka przegiął, więc no, ja mogę być tolerancyjny, jestem człowiekiem bardzo spokojnym i pokojowym, no, ale pan, jeżeli ktoś mi przyrównuje do kundla, no to są pewne granice, które przekraczać jednak nie należy i musiałem odpowiednio zareagować. Ale muszę państwu powiedzieć, że ja na temat symetrystów już 3-4 lata temu pisałem to, co dzisiaj wszyscy mówią. Pamiętam, że było święte oburzenie, ponieważ ja zauważyłem taką pewną prawidłowość. Nie wiem, czy pan się, pani Janie, ze mną zgodzi. No jest pan dziennikarzem od blisko 30 lat i to towarzystwo pan doskonale zna. Osobiście, tak? Ja nie mówię, że tylko z publicystyki, ale zna pan większość z nich osobiście. Ale oni mają niestety ten problem ze mną, bo ja wiem. O, tak. To ja mam dobrą pamięć. Ja mogę państwu powiedzieć, tak. W czym jest na przykład problem. No tylko dokończę, niech pan dokończy. Tak, pytanie. Oczywiście. Pytanie. No. Tak. I muszę państwu powiedzieć, że pan Jan zna tych wszystkich ludzi. I do czego zmierzę? Ja uważam na pewną prawidłowość, że przez te wszystkie lata... W zasadzie od lat 90. już, tak, kiedy żyjemy w Polsce już postkomunistycznej, to towarzystwo tych żurnalistów, media workerów, takie nowsze pokolenie, oni stosowali taką samą zawsze metodę, znaczy te wzorce behawioralne polityków były podobne, zmieniały się tylko nazwiska. I oni występując w charakterze gadających głów, zmieniali w zasadzie nazwiska, ale zawsze stosowali ten sam wzorzec, tak zwany pattern z angielskiego, opowiadając opinii publicznej, w zasadzie kreując opinię publiczną wedle swojego uznania. Gdy po 8 latach mamy do czynienia z jakimś totalnym chaosem i te wszystkie ich wzorce po prostu się przewróciły, to niestety intelektualnie sobie z tym nie dają rady, stąd się robią nerwowi. A ludzie, którzy zauważają te zmiany, czy jakby mówią o nich, piszą o nich, pojawia się dziennikarstwo obywatelskie, no są przez nich atakowani, bo oni sobie nie radzą. Tak? Czy nie, no to właśnie o tym powiedział Roman Kierty. To jest potraktowanie ludzi też jako konkurencję. Ale tutaj po pierwsze, jeszcze raz, mamy do czynienia z gigantyczną korupcją, której nie widzimy. To znaczy nie jesteśmy w stanie. Wiemy na przykład o Rafale Ziemkiewiczu. Możemy powiedzieć, że jest to człowiek, który jest prostytutką opłacaną przez PiS, opłacaną przez nasze pieniądze, bo wiemy, bo widzimy to. Po prostu widzimy go wprost. Natomiast ogromna rzesza symetrystów to są ludzie, co do których nie wiemy. Wiemy na przykład, jak jest opłacany pan Krzysztof Stanowski. Wiemy o tym, że widzimy z reklamy spółek Skarbu Państwa, wiemy o tym, że tam się reklamuje Orlen, wiemy o tym, że dostaje promocję w TVP i wiemy o tym, że TVP sprzedaje jego reklamy. Tak, a jeszcze dodam od siebie. Musieli państwo wiedzieć, że po 1989 roku
Żadna władza nie ośmieliła się na weryfikację stanu posiadania majątkowego ludzi pracujących w mediach, ponieważ od razu... Nie ma, panie redaktorze, proszę, ale co to, ale jakim prawem ma władza weryfikować stan posiadania ludzi w majątkowych mediach? Moment, proszę mi pozwolić dokończyć, nie nerwowo, spokojnie, to co te nerwy? Spokojnie. Te nerwy po prostu... Ale spokojnie, ja dokończę. Nikt się tak na to nie zdobył, ponieważ wolność prasy, dziennikarze, tak, prawo prasowe i tak dalej. I było to działanie skądinąd słuszne i gro dziennikarzy jakby no, ma tego świadomość, więc jeżeli nawet są jakieś zarzuty wobec nich bądź podejrzenia, no to możemy się spodziewać, że jeżeli doszłoby do ewentualnych trudnych pytań... To nie chodzi już do tego. Nie idźmy drogą, bo to PiS jest od tego, wie pan, jakby PiS wyskoczył z tekstem, że będzie weryfikował majątki dziennikarzy. Władza nie jest od weryfikowania obywateli w inny sposób, niż jest to przewidziane prawem. Natomiast kiedy mówimy o dochodach i mówimy o dochodach władzy, to będziemy je weryfikować na bazie tego, co wydawały spółki Skarbu Państwa, co wydawały urzędy, kogo zatrudniały spółki Skarbu Państwa. W ten sposób od tego wyjdziemy, a nie to, że weźmiemy pana, nie wiem, Iksińskiego, sprawdzimy mu, gdzie miał PIT-a i w ten sposób naruszymy jego prywatność, albo wejdziemy mu na konto, tak jakby to PiS zrobił, bo PiS, drodzy państwo, od lipca zeszłego roku wchodzi na konta wszystkim, jak chce i sprawdza sobie źródła dochodu po to, żeby na przykład pozbawić kogoś pieniędzy. Więc nie, panie redaktorze, nie bawmy się w PiS. Absolutnie nie, ludzie, no Boże uchowaj. Więc tak, właśnie o tym mówię, tak, że nigdy nie było takiej sytuacji. No i niestety, ale gro z media workerów to jakby wykorzystało. Jak mogę wykorzystać sytuacji, której, panie redaktorze, nie może być. To już wróćmy do tego. Nie można komuś grozić lustracją majątkową i uchwalić, ale że... Ale ja nie grożę absolutnie, tylko o tym wspominam, tak, żeby zawsze z tego korzystano. No pan Ziemkiewicz z tego korzysta, oczywiście, można powiedzieć... Pan Rafał Ziemkiewicz, o Rafale Ziemkiewiczu wiemy, że brał pieniądze z TVP, wiemy, że bierze pieniądze z do rzeczy, które jest finansowane z naszych podatków, wiemy, że bierze pieniądze z TV Republika, które jest finansowane pośrednio, oba te tytuły z naszych podatków, bo są finansowane przez spółki Skarbu Państwa, które po prostu... dają tam, albo robią sponsoring, albo dają tam pieniądze za reklamy, które nie są tego warte. Więc ten, ja że... może zacytuję, wracając do tematu, bo nie chcę stwarzać nerwowej atmosfery, to pan się uśmiecha, ja to lubię. Bo zobaczcie państwo, pan Jan ma taki... Panie redaktorze, właśnie ja byłem przy czytaniu, ale dobrze, to pan teraz czyta. A, przepraszam, o Boże, przepraszam, tak, pan, teraz pan, przepraszam. Wybaczcie mi państwo, panie Janie. O wzmożeniu, Rafał Ziemkiewicz, o wzmożeniu przeciwko symetrystom nagram osobny komentarz, ale reakcję Hołdysa, Środy czy Gronkiewicz-Walcz doskonale wytłumaczyłem już wcześniej. Szmalcownicy, przypomnę, dla zysku wskazywali Niemcom ukrywających się Żydów i szantażowali ich. Na kogo donoszą Sroczyński czy Meller? Przed kim ich ofiary się ukrywają, czy to wskutek demaskacji, co im wskutek demaskacji grozi. Pomijając fanatyzm Hołdysa, ten stary idiota przecież nie wie w ogóle, co mówi. Tutaj rzeczywiście mocna obelga, mocny epitet ze strony muzyka, ze strony słynnego Hołdysa pod adresem symetrystów, nazywając ich szmalcownikami. Ja rozumiem akurat sens, aczkolwiek nie używałbym tak radykalnych zwrotów. To są po prostu propagandziści, to są po prostu oszuści intelektualni. To w zupełności wystarcza. Po prostu wzmacnianie tego przekazu nie jest potrzebne, ale państwu oddaje trochę temperaturę, bynajmniej nie to taką jak pomiędzy nami, bo ja, drodzy państwo, tak reaguję, jak słyszę jakieś pomysły o tym, że władza będzie kogoś lustrować albo że władza będzie po prostu wykorzystywać jakieś, tworzyć jakieś przepisy ad hoc. Jak wszystkim mówię, że my dziennikarzom nic nie będziemy zrobić, dziennikarzom, którzy się wysługiwali PiS-owi, za wyjątkiem tych, którzy pracowali w TVP, w Polskim Radiu i łamali przepisy ustawowe, to raz. Dwa, tym, którzy przyjmowali pieniądze, których nie mieli prawa przyjąć. Na przykład tutaj zwrócił uwagę Tomek Szwajger, że cała... na przykład działalność Republiki, działalność też na przykład do rzeczy, gdzie przyjmują reklamy warte setki tysięcy złotych,
za rzeczy, które nie są warte ceny, za którą płacą, to jest po prostu pranie pieniędzy. Że po prostu jeżeli sprzedajesz reklamę za 20, 30, 40 tysięcy złotych, a ta reklama generuje przychód rzędu 2, 3 tysięcy złotych, to da radę to policzyć, a może nawet jeszcze mniej. No to tutaj mamy po prostu do czynienia z przestępstwem nie tylko tego, który kupuje takie reklamy, ale tego, który bierze, uczestniczy w tym procederze. Ciekawostka, panie redaktorze, zauważyłem ostatnio, analizując wyniki, to też dla państwa ciekawostka, Telewizji Republika, że tam przeszli na udział sponsoringu, czyli że TV Republika nie otrzymuje reklam, gro pieniędzy, tylko w ramach sponsoringu, dzięki czemu oni sami już chyba rozumieją, że przyjmowanie reklam w sytuacji zasięgów, które są po prostu minimalne, nie ma racji bytu, więc uważają, że łatwiej im się upiecze odpowiedzialność karna, kiedy biorą pieniądze w ramach sponsoringu, czyli że ktoś po prostu sponsoruje ich działalność. Proszę Państwa, teraz ja wejdę ze swoimi wpisami, nie moimi, tak? Tylko zacznę, jeżeli mogę, Panie Janie. Może Pan. Tak. Więc teraz ja przejmę tak zwaną pałeczkę i biegnę dalej. Pan Jan będzie mnie wspierać w komentarzu. Proszę Państwa, Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski, znany może Państwu z tego, że przed 2 laty razem z panem redaktorem Szymonem Jawczakiem zaatakowali Donalda Tuska w zakresie jego posiadania nieruchomości. Próbowali tam dowodzić czegoś. No nie wyszło im to. Raczej się panowie tym ośmieszyli, ale już do tego nie lubią wracać. Jak kiedyś chciałem do tego nawiązać, pan Słowik nie chciał na ten temat rozmawiać, pan Jawczak tym bardziej. I teraz, proszę Państwa, pan Patryk Słowik w ramach tak zwanej Solidarności Narządów pisze tak. Jeśli Koalicja Obywatelska uzyska niezły wynik, ale trzecia droga znajdzie się pod progiem i rozdawać karty będzie PiS, w pierwszej kolejności będzie to wina Sroczyńskiego, w drugiej Mellera i Piaseckiego, w trzeciej takich jak ja, w czwartej Władysława Kosiniaka-Kamysza i Hołowni i nikogo więcej. No to pan Patryk Słowik, widzicie państwo, postawił się dopiero na 5. miejscu po wymienionych i pana Sroczyńskiego stawia na jako numer 1. Pan Mateusz Baczyński, dziennikarz Onetu, tak pisze o panu Sroczyńskim w ten sposób. Grzegorz Sroczyński jest niezależnym dziennikarzem, który ma swoje zdanie i potrafi go bronić. Rozumiem, że jego grzech polega na tym, że nie wcielił się w rolę gniazdowego Platformy Obywatelskiej. Słaba jest ta akcja z kampusem i nie wyróży to dobrze na przyszłość. Ani słowa na ten temat, że nazywa ludzi kundlami pan Sroczyński, czy tak jak określił to przed chwilą pan redaktor Piński, to jest takie dehumanizacyjne. Tak? Teraz, panie państwo, to jest jeszcze nic. Teraz państwu przeczytam pewien tekst, jak Sroczyński, pan Grzegorz Sroczyński, bezczelnie kłamie. Bo my jesteśmy, proszę Państwa, zwolennikami prawdy. Dyktatura prawdy jest najważniejsza. My nie kłamiemy. Najwyżej nie liczymy, prawda, panie Janie? Jeżeli o czymś nie chcemy mówić. Zobaczcie teraz państwo, jak Sroczyński kłamie, tak? Bo Trzaskowski nie odwołał panelu symetrystów, tylko Sroczyńskiego. To po pierwsze. Po drugie, panel odwołał Meller, Marcin Meller. No bo po co zapraszać kłamcę i manipulanta, prawda? Teraz posłuchajcie. Pan Sroczyński pisze tak. Hejterzy u bram Platformy. Grzegorz Sroczyński o aferze o Campus Polska 18 sierpnia 14.23. Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitras odwołali panel symetrystów na Campus Polska przyszłości. Wybrali święty spokój zamiast debaty, choćby ostrej. Ich prawo. Prowadzący panel Marcin Meller nie zgodził się na zmianę składu gości. Warto tu napisać, że zachował się jak trzeba, przyzwoicie. Nie zamierzam rwać włosów z głowy, chociaż to właśnie mnie Sławomir Nitras próbował wygumkować z opublikowanego już programu i plakatów. Nie jest to koniec świata, nie wolności słowa, ale ta sytuacja daje do myślenia, bo to kierownictwo Platformy Obywatelskiej przestraszyło się grupy twitterowych hejterów spod znaku Silni Razem. Pisze Grzegorz Sroczyński w komentarzu dla Gazeta.pl po odwołaniu panelu z jego udziałem na imprezie Campus Polska. I tu macie przykład, drodzy Państwo, ordynarnego kłamstwa,
które pan Sroczyński serwuje ludziom, ale to nie jest koniec. I teraz przechodzimy może, jaka jest reakcja ludzi Kaczyńskiego i Ziobry. Posłuchajcie państwo, co pisze Błażej Poboży. Tak, ten sam Błażej Poboży. Wiceminister MSWiA. Dokładnie tak. Kumpel Wąsika i Kamińskiego. Samo zaoranie olsztyńskiej imprezy Campus Polska. Poseł Nitras opiłował imprezę Trzaskowskiego z jednego interesującego panelu, redaktora Mellera, bo mu się nie spodobał jeden z prelegentów, redaktor Sroczyński. Niezłe cenzorskie ciągoty mają liderzy PO. Ważny sygnał dla dziennikarzy, konstatuje pan minister Poboży. A następnie kolejnym wpisem dalej straszy. Samo zaoranie olsztyńskiej imprezy Campus Polska, tak, i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, to ja przypomnę tekst pana Grzegorza Sroczyńskiego z 12 grudnia 2017 roku, jeżeli państwo pozwolicie, a szczególnie gospodarz programu, czyli pan redaktor Drobiński. Ale za... pauza. Grzegorz Sroczyński. Oddanie premierostwa Morawieckiemu to ruch na granicy geniuszu. Kaczyński znów jest trzy kroki przed wszystkimi. W 2017 roku... Konstruktywna, cóż za konstruktywna krytyka. Ojej, po prostu smyczą po twarzy wręcz. Tak, po prostu brutalny był. To może jeszcze raz przeczytam. Polityka 12 grudnia 2017 roku, możecie sobie państwo poszukać, jak to się mówi, wygooglować. Grzegorz Sroczyński, oddanie premierostwa Morawieckiemu to ruch na granicy geniuszu. Nie ma litości po prostu dla PiS-u. Kaczyński znów jest trzy kroki przed wszystkimi. Trzy, pisał pan Sroczyński. To jest taki, nie wiem, czy to jest symetryzm, ale sami państwo nazwijcie to, bo ja nie mogę na wizji użyć słów, jakie chciałbym użyć. Ale teraz na pomoc Sroczyńskiemu przychodzi jeden z najbardziej skompromitowanych media workerów, który, może państwo go kiedyś widzieli na targach książki, jak samotnie siedział, nikt do niego nie podchodził. Tak, mam takie z jego zdjęcie. Strasznie smutny tam był. Pisze Krzysztof Ziemiec. Takie głupoty może pisać albo ktoś, kto nigdy nie czytał i nie słuchał Sroczyńskiego, albo ktoś, kto nie rozumie, czym jest wartość w mediach. Wczoraj atakowano Joannę Miziołek i Michała Kolanko, dzisiaj Sroczyńskiego. Za co? Za dobrą robotę, pisze. Ale on komentował artykuł, który brzmiał: panel mógł się odbyć, tylko gdyby tylko Meller i reszta zaproszonych gości zaakceptowała zasady stawiane przez organizatorów, bo na kampusie nie ma miejsca na hejt, który prezentował w mediach wiele razy redaktor Grzegorz Sroczyński. To jest w ogóle, drodzy państwo, naprawdę szok, ile oni temu miejsca poświęcili. Natomiast najlepsze jest to, że wydarzenie z tego, tak jakby to młodzież powiedziała, imbę, zaczęli robić właśnie tacy zawodowi symetryści jak Ziemkiewicz, który się ujmuje za tym, jak pani Miziołek. To jest taka pani, która nie grzeszy rozumkiem. Ja mogę powiedzieć, że byłem obecny przy narodzinach pani Miziołek i to jest, drodzy państwo, ona była praktykantką w 2008 roku w moim dziale krajowym w tygodniku Wprost. Była strasznie niepocieszona, bo ja wtedy przyjąłem funkcję, mimo że pracowałem już blisko dekadę wtedy w tygodniku Wprost, to zgodziłem się być przy którymś tam kryzysie szefem działu krajowego, oczywiście pod warunkiem, że będę w stanie zdepisizować dział. To był jeden z moich warunków, że będę mógł normalnie prowadzić gazetę, bo wcześniej były takie czasy, które myśmy nazywali właśnie czasem, tak duszno się zrobiło, to był 2006-2007 rok. Ja to parę razy już opowiadałem na tym kanale, że w 2005 zatrzymano mi wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, cytując mu, że mu za mało dopier, a w 2006 mi już zdejmowano teksty za zbytnią krytykę PiS-u. Wtedy po prostu redakcja tygodnika Wprost pod kierownictwem Marka Króla, notabene byłego sekretarza KC PZPR do spraw propagandy, pomaszerowała w objęcia Jarosława Kaczyńskiego razem z Stanisławem Janeckim dzisiaj w tygodniku Sieci i Piotrem Gabrielem dzisiaj w tygodniku Do Rzeczy.
To mnie bardzo zawsze bawiło, że wówczas, w ogóle mnie bawiło, kiedy w tą właśnie redakcję najbardziej wolnorynkową i antykomunistyczną prowadzili byli działacze PZPR, to był Gabriel i Król. W wypadku Króla to prominentny człowiek, no bo jednak być w KC do samego końca, on był jeszcze posłem na Sejm Kontraktowy, a Stanisław Janecki był z kolei działaczem Związku Socjalistycznej tam Młodzieży. To zresztą był dowcip, Staszek Janecki, działacz radziecki, chodził po redakcji. W każdym razie no, przejąłem ten dział i tam pani Joanna Miziołek stawiała pierwsze kroki swoje dziennikarskie, nie potrafiła pisać tekstów. Natomiast miała taką fajną cechę, że potrafiła już wtedy donosić. I była taka historia, że poszła do Stawka Janeckiego, który był redaktorem naczelnym i szefem, że ilekroć ja wychodzę z tego tygodnia, znaczy z tego kolegia, kolegia bywały w środę, schodzę do działu i rozdaję tematy, które są zaakceptowane, to ilekroć mówię, ten mały H zaakceptował. Przy czym Stanisław Janecki to ma tak 1,57 m, 1,56 m w kapeluszu. No faktycznie mały chodzi. No tak, no to jest, ale bardzo on nawet potrafił do tego zawsze z humorem podchodzić. W ogóle miał takie parę fajnych powiedzeń. Jedna to jest taka, że wszyscy dziennikarze to są prostytutki i pracują po prostu dla tego, kto płaci. I miał też taki, pamiętam, dowcip, który wygłosił kiedyś, to był bodajże 14 lipca 2006 roku, pamiętam, nie chodzi może o rocznicę zburzenia Bastylii, tylko to była data, kiedy Jarosław Kaczyński odbierał nominację na premiera z rąk swojego brata Lecha Kaczyńskiego, a jak pamiętamy w 2005 roku przysięgał, że kiedy jego brat zostanie prezydentem, to on nie zostanie premierem. I Janecki popatrzył na to, a jeszcze było parę ciekawych osób wtedy w redakcji, między innymi znany komentator, dzisiaj gwiazda, Antek Dudek, profesor, i wtedy byliśmy na telewizji, on tak popatrzył, Staszek Janecki, na tą scenkę i mówi: małym ludziom nie należy ufać. I, więc wiecie państwo. Akurat Janecki miał, oprócz tego, że jest oczywiście propagandzistą, to ten trochę dystansu do siebie ma. Ja tak sobie pomyślałem, że Janecki by śmiesznie wyglądał między nami, bo państwo musicie wiedzieć, że i pan Jan, i ja jesteśmy dość wysokimi facetami, więc jakby on stanął między nami, wyglądałoby to dosyć komicznie. No jakbyśmy z dzieckiem na spacer wyszli. Natomiast... natomiast Kaczyńskiego postawić między nami. To zgniótłby się. Natomiast wracając do pani Miziołek, no to właśnie pani Miziołek poszła z tym do Staszka Janeckiego i mówiła właśnie, no opowiedziała mu tego wszystkiego i taka zadowolona z siebie, a ja zostałem wezwany do Staszka i Staszek mówi: weź ją wyrzuć z roboty, bo przychodzi i szczuje mnie na ciebie. Więc ja ją wzywam i mówię tak: słuchaj dziecko, to nie chodzi o to, że chodzisz i opowiadasz, że jestem deni redaktor, bo ja mam to w nosie, ale poszłaś do Staszka i powiedziałaś mu, że ja do niego, o czym, co ja o nim mówię. A zrozum, że Staszek dokładnie wie, jakie jest moje zdanie na jego temat, bo my sobie to już dawno powiedzieliśmy między sobą, i stawiasz go w głupiej sytuacji, że on musi reagować. A ja mówię, nie jestem zatrudniany tutaj przez niego nie dlatego, że jesteśmy mili, tylko dlatego, że ja mu oszczędzam pracy. Jak on by mnie wyrzucił z roboty, dlatego że ty mówisz mu, że ja opowiadam o nim jakieś brzydkie rzeczy, to on by miał strasznie dużo roboty. I ty rozumiesz, i mówię, zrozum, że tutaj jest zakład pracy. Właśnie, bo to też jakby panie mogą tego nie rozumieć, jakie są relacje między mężczyznami. Czasem też panie i tutaj na naszym pana kanale, kiedy my sobie tu dyskutujemy, musicie, drogie panie, wiedzieć, że tak, my wzajemnie mamy do siebie sympatię i wielki szacunek, przynajmniej ja tak do pana. Wzajemnie, przecież widać. Tak. I to, że czasem my się przekomarzamy, to nie myślcie, że my się nie lubimy czy coś, wręcz przeciwnie. To po prostu jest dwóch samców alfa, którzy... No, panie redaktorze, wróćmy, zostawmy to. No dobrze, wrócimy. Na tym. Tak. Wróćmy do pani Miziołek. Pani Miziołek zasłynęła zresztą nie tylko komentarzami w obronie symetrystów, ale nowym prawidłem ekonomicznym, kiedy chciała zrobić dobrze Jarosławowi Kaczyńskiemu. To wiecie, to jest zawsze trudno, kiedy kobieta chce zrobić dobrze Kaczyńskiemu, Jarosławowi. Bo on jest przecież gejem, no więc jak? No, panie redaktorze, ja robię takie żarciki z tego, a pan tak brutalnie. No więc dobrze, pani... Ja stwierdziłem fakty, proszę bardzo. No dobrze, więc pani Miziołek ogłosiła kiedyś, bo była ta ukochana piątka dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego, no i właśnie ona chciała tak zrobić metaforycznie dobrze,
i popierała tą piątkę dla zwierząt, czyli zakaz tych, zakaz zabijania zwierząt na futra, zakaz prowadzenia hodowli zwierząt. Uciek Zigzi. Tak, i ona głosiła w programie u Rafała Ziemkiewicza, że nie ma co żałować tych firm, dlatego że one produkują głównie na eksport, czyli cytuję, Polska nic na tym nie zarabia. I to sobie padło, więc to jest taka pani, która tak rozumuje, mając lat tam około 30, bo to było tam ze 3 lata temu, to na tak... Ale już jest po 30 grubo chyba, nie? Znowu, ja jestem znowu delikatnym człowiekiem, a po drugie to było 3 lata temu, mówię. Aha, no. Okej. Okay. To ja teraz może ja ze ja jeszcze chciałem, to może jednak, ale może jednak przeczytam, bo jak już powiedziałem, kim jest Miziołek, to przeczytam. A, mówię. No tak, no zostańmy na pani Miziołek. Bo generalnie uzgodniliśmy, drodzy państwo, że przedstawimy panią Miziołek, no bo pani profesor Miziołek, to wszyscy, niektórzy nie wiedzą po prostu, o kim jest mowa. To jest bardzo przystojna kobieta, muszę panu powiedzieć. To jest pani, która na przykład, dlaczego ona jest profesor? Dlatego, że dowiedzieliśmy się od niej zresztą, że ona prowadzi jakieś zajęcia dla studentów, to biedni studenci. Natomiast w każdym razie pani wzięła w obronę tych symetrystów, uwaga, powiedziała, napisała, że Marcin Meller zachował się jak trzeba, rezygnując. Nie wiem, czy to takie... tej takie wpisy to celowe, niecelowe, takie no powiem państwu, przepraszam, brzmiało to dokładnie, zachował się przyzwoicie. To jest raz, to jest jej wpis. No i oczywiście tutaj cały czas tutaj taki taniec tych symetrystów. Symetryści mają to do siebie, że to są takie, nie powiem państwu tak, są trzy cechy symetryzmu. One mogą występować łącznie, ale nie muszą. To jest kompletne zaprzaństwo, takie, czyli po prostu celowe przemilczanie faktów. To jest też manipulacja. To jest po prostu milczenie wtedy, kiedy należy zabrać głos. I motywy działań symetrystów są różne. Jest to głupota, jest to próżność, ale jest też korupcja. No jeżeli mówimy o symetryzmie pana Krzysztofa Stanowskiego, bez wątpienia jednostki inteligentnej, wybitnie inteligentnej, która po prostu wyświadczała duże przysługi tej władzy, no to jest właśnie po prostu sprzęt. Pan Stanowski jest bardzo inteligentnym facetem. Tak, to dwuzdaniem. Bez wątpienia. Natomiast i właśnie dlatego moim zdaniem, znaczy wiecie państwo, no każdy ma prawo stanąć pod latarnią, natomiast powiem w ten sposób. Powiem państwu w ten sposób. Jak nas gdzieś tam kuszą, to mnie to śmieszy, bo Jarosław Kaczyński z tego, co tam nam przekazują mnie i Tomkowi, to uważa, że my po prostu nie wiemy, jakie pieniądze wchodzą w rachubę. Natomiast nas śmieszy to, że on uważa, że są jakieś pieniądze, które gdzieś jak dojdą do jakiejś tego, że można kogoś kupić, no, że zawsze można kupić, że zawsze jest to kwestia po prostu domalowania jednego zera i delikwent w końcu padnie. To mówi się, że każdy ma jakąś swoją cenę, no być może ale, tak w tym sensie. Ale świecie... tak jest, tylko że jest, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz, to znaczy ludzie, którzy są doświadczeni, wiedzą o tym, że niektóre ceny są nie do zapłacenia po prostu i nie... Tak. Pieniądze są nie do wzięcia, więc być może kwoty istnieją, natomiast technicznych możliwości poboru ich nie ma, takich kwot zagłuszających sumienie. Znaczy tak, też ja bym chciał państwu z mojej perspektywy, tak jak ja to widzę, ja bym tak jako człowiek, jako obywatel tego kraju, że jakby nie ma takiej kwoty, którą ja bym przyjął, to nie jest kwestia ilości pieniędzy, ponieważ jak wiecie, mam syna, który ma lat 9, i ja będę musiał się wylegitymować, czy muszę się wylegitymować przed nim właściwymi postawami, bo skoro tak pełnię rolę ojca, wychowuje młodego człowieka, który przecież ma być kiedyś jednym z dorosłych obywateli tego kraju, to muszę mu dawać przykład właściwy. Bez względu, jakie błędy w życiu popełniałem, jestem ojcem i ten przykład musi być, można powiedzieć, wzorcowy. No, zostawmy już moją osobistą dygresję. Rafał Ziemkiewicz jeszcze w kwestii Olejnik Stroczyński mnie przekonał. Pozwoli pan, że zacytuję. Pan Ziemkiewicz wkleił tak zwany zrzut z ekranu z gazeta.pl, co jest w ogóle jakimś kosmosem dla mnie, to taki eufemizm.
jeden z tekstów Sroczyńskiego. Posłuchajcie Państwo, bo naprawdę warto. W sekcie silnych razem, to jest, silni razem to wymyślono taką sektę, którą jakby tą nazwę przyklejają do każdego człowieka, który na przykład popiera Donalda Tuska, albo popiera Koalicję Obywatelską, bądź się pozytywnie wyraża o tych ugrupowaniach, momentalnie staje się sekciarzem silnych razem. To ma służyć pewnej deprecjacji takiej osoby, poniżeniu i tak dalej, w przyrównaniu Persaldo do Kundla. W sekcie silnych razem za symetryskę uchodzi Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej. Regularnie wypisują apele, żeby ją zwolnić. Nigdy nie czytałem. A nawet Andrzej Morozowski z TVN24, bo zaprasza nie tych gości, których powinni. Słuchajcie Państwo dalej. Skuiel Piasecki to jeszcze rozumiem, bo chłop faktycznie mocno symetryzuje. A to wśród wyznawców każdej sekty zbrodnia najgorsza. Ale w tej optyce nawet Monika Olejnik to kretynka, tu cudzysłów, która wysługuje się PiS-owi. Rozumiecie to? Olejnik, która nienawidzi PiS-u całą sobą, łącznie z butami, jest przez sektę wyklinana. Kropka. To ja, proszę Państwa, zaproponuję jakby dwa ćwiczenia. Pierwsze to jest takie, u mnie na Twitterze znajdziecie Państwo krótki materiał filmowy z Radia Z sprzed wielu, wielu lat, a mianowicie bodajże chyba sprzed 11, w którym pani Monika Olejnik, uśmiechając się bardzo sympatycznie i słodko do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wręcza mu naprawdę śliczny prezent. Pan prezes Kaczyński myślał, że to będzie koszulka, ale pani Olejnik wręczyła panu prezesowi kubeczek. I ten materiał, kiedy pani Anna Maria Żukowska, działaczka i polityczka lewicy, zarzuciła panu Abramczykowi, że się wyraził o pani Olejnik, że tak powiem, niezbyt pozytywnie, na to, i w rozmowie ze mną jakby, tak, zacytowała tutaj ten wpis, na to ja pokazałem pani Żukowskiej, jak pani Monika Olejnik z jaką taką, no powiedzieć, kelnerską uprzejmością wręczała kubek panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Coś obrzydliwego, uwierzcie mi państwo. Ale to jest, ale też tam pokazano na przykład wątku symetrystów, że taki pan, który występuje w Radiu Tok FM, który używa na Twitterze pseudonimu Galopujący Major, też tą samą Monika Olejnik wyzywa od kretynek, w innym w ogóle wątku, ale tak samo. No i tu jakoś panu Sroczyńskiemu nie przeszkadzało tutaj. To inny wydział, to pan. Nie, i go zapraszać do, czy tam panom do tego, do Tok FM-u, więc to już. Ja słuchałem wczoraj. Panie Tomku, co tam jeszcze warto z tych, bo musimy, bo trochę nam zeszło. Dobrze, to na koniec będą, że tak powiem, dwa strzały, z lewej i z prawej. Ten mocniejszy, taki mało dowcipny, Jacek Piekara, Rafał Ziemkiewicz, tak? Bo obydwaj siebie warci. A w tym się pojawia Zbigniew Hołdys, którego nie zawsze tak akceptuję to, co on pisze, ale nawet wczoraj piekło zamarzło, bo podałem dwa jego wpisy na Twitterze, bo wyraził się dość ostro o symetrystach, tak nazywając ich współczesną wersją szmalcowników. Bardzo mocny tekst. I teraz, proszę Państwa, pan Piekara z panem Ziemkiewiczem to skomentowali, posłuchajcie. Hołdys nazywa dziennikarzy Mellera, Wróbla, Sroczyńskiego et consortes współczesną wersją szmalcowników. Grubo idzie, pisze Piekara. Jeżeli chodzi o pójście grubo, to Piekara ma doświadczenie, to chyba Państwo wiecie. Wtóruje mu Ziemkiewicz. Szmalcownicy, przypomnę, dla zysku wskazywali Niemcom ukrywających się Żydów i szantażowali. Na kogo donoszą Sroczyński czy Meller? Przed kim ich ofiary się ukrywają? Czy im wskutek demaskacji grozi? Pomijając fanatyzm Hołdysa, ten stary idiota nie wie przecież w ogóle, co mówi. No cóż, to ja to zostawię, tak? I teraz na koniec, proszę Państwa, opowiem Wam dowcip. Zanim pan Jan pokaże to, co trzyma w rękach, bo ja widzę, że tak powiem, nawet tego, czego nie widać. Posłuchajcie. Pewien znany adwokat, ale nie Roman Giertych, tylko nazwijmy go, od razu powiedzmy, że to adwokat władzy.
Tak, no ja chciałem powiedzieć, że adwokat tak dobrej zmiany, Zjednoczonej Prawicy, znany, no miał wypadek, tak? Zginął i poszedł, może nie do nieba, ale stanąć przed świętym Piotrem. No i stoi przed bramami nieba, przychodzi święty Piotr i mówi, no, mówi, witamy pana mecenasa, ukłony, witamy w końcu. To mecenas zdziwiony i mówi, no a to tak, bo ja wypadek miałem, to skąd to oczekiwanie było? Mówi, no witamy najdłużej żyjącego mecenasa na ziemi. Na to ów mecenas mówi, no ale ja miałem tylko 40 parę lat. Na to święty Piotr tak się zmitygował, sięgnął do dokumentów, wyciągnął faktury godzinowe, czyta i mówi, nie. Mówi, panie mecenasie, no wedle faktur godzinowych to pan żył 139 lat. To jak? I z tym państwa zostawiam. I teraz pan Jan, bardzo proszę. A ja, drodzy państwo, tradycyjnie polecam historię bez cenzury. Drodzy państwo, to jest magazyn. Jak już poleciłem teksty redaktora, to teraz polecę swój. Fotel z giletyną o tym, jak trudno być carem w Rosji, nawet jeżeli się nie nazywa carem, jak to łatwo życie stracić. Świetny tekst redaktora naczelnego Aleksandra Pińskiego, prywatnie mojego brata, o rasizmie w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Najpierw bronili niewolnictwa, a potem jak się w końcu niewolnictwo zniesiono poprawką do konstytucji właśnie na skutek obstrukcji prawników Sądu Najwyższego, to przez kolejne ponad 100 lat bronili podziału rasistowskiego, bronili segregacji rasowej. Bardzo wstydliwa część, taka historii Stanów Zjednoczonych, bardzo mało znana. Też bardzo dobry tekst o Josifie Broz Tito. To jest dyktator jugosłowiański, który nie dał się zabić Stalinowi i jako jeden z nielicznych komunistycznych kacyków, ale on się sam nominował. Armia Czerwona nie wyzwalała Jugosławii. Wysłał do Stalina ultimatum, że jeżeli jeszcze raz mu wyśle zabójców, no to on wyśle do niego. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, drodzy państwo. Ja jeszcze zapraszam na portal wieści24.pl. Pan redaktor też tam czasem publikuje, a na tej stronie mamy już teraz ponad 1100 afer pisowskich i bardzo zachęcamy do odwiedzin i do podawania, udostępniania tej strony. A państwu życzymy wszystkiego dobrego, do zobaczenia i, drodzy państwo, pamiętajmy, że to już jest poniżej 60 dni do końca władzy PiS-u w Polsce. Do zobaczenia. Do zobaczenia.